Ισιλάθα. 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 Once again. Ισιλάθα. Szok. Hubert i Antek muszą nauczyć się aż 20 słów w języku Zulu. Może się podzielmy, co? Ja zaproponowałem od razu, żeby je jakoś systematyzować, żeby na przykład najpierw wyposażenie wnętrza wypisać, potem rzeczy, które znajdują się na zewnątrz. Antek tak od tego uciekał. Nie wiem, czy to po prostu jest taka reakcja, że jak jeden facet coś proponuje, to drugi się niechętnie na to zgadza. Czy może miał jakąś inną intencję? U kogo? No, niestety, takie są reguły tej gry. Trzeba mylić rywali, mylić tropy, wzbudzać podejrzenia i starałem się to robić. Ja tak mam poczucie, czego się można po Antku spodziewać. W różnych innych sytuacjach na przestrzeni ostatnich tygodni ja zobaczyłem, że Antek też ma taką łatwość zmiany frontu i różnego definiowania sytuacji w zależności od tego, kto słucha i z kim rozmawia i co jest do ugadania. Więc ja nie miałem takiego przekonania, że jesteśmy przyjaciółmi na śmierć i życie i łączy nas jakaś niezachwiana lojalność. Ja osobiście Antka lubię, bo ja zawsze w nim widzę takiego bardzo młodego chłopaka obdarzonego jakimś niebywałym darem takiego wdzięku osobistego. Forsa forsą, ale najistotniejsze, żeby pozostawić wątpliwość co do swojej tożsamości.